Kochani, dzisiaj dwa bardzo, bardzo proste przepisy na przygotowanie domowego płynu do mycia naczyń. I nie tylko, bo ten płyn nie tylko myje naczynia. Kochani, zapraszam Was do wspólnego robienia domowego płynu do naczyń. Myślę, że wiele z Was taki płyn stosuje, czy też nie tylko płyn, ale różne inne takie ekologiczne w 100% czy samodzielnie wykonane płyny do czyszczenia. My robimy płyn do mycia naczyń, ponieważ odsącze z bokashi już czeka i kiedy wlewamy odsącze z bokashi na przykład do odpływu w zlewie, to nie powinniśmy już wtedy stosować chemicznych płynów do naczyń chociażby, ponieważ te chemiczne środki natychmiast unicestwią wszystkie mikroorganizmy, które mogłyby udrażniać rury, oczyszczać odpływy, zachowywać tam po prostu czystość. Co teraz będziemy potrzebowali do zrobienia płynu, własnego płynu do naczyń? Przepisów jest bardzo, bardzo dużo. Ja stosuję dwa z nich i do tych płynów, w różnych kompozycjach, w różnym połączeniu będziemy potrzebować wody. Woda najlepiej, żeby była wodą przefiltrowaną albo wodą octaną. Najlepsza to w ogóle też jeszcze byłaby deszczówka, czyli woda bez chloru. Cytryna, sok z cytryny, mydło, takie płatki mydlane, mydło szare, mydło potasowe, jakieś naturalne mydło, które już takie jest w takiej postaci przemielonej, czy też po prostu możemy zetrzeć mydło szare na tarce o drobnych oczkach. Tu mamy sodę oczyszczoną, sól, taką zwykłą sól kuchenną, ocet. Ocet może być taki zwykły ocet spirytusowy, ale my takiego octu nie mamy, więc używamy octu jabłkowego. I też jeszcze może być boraks. Boraks to są takie granulki, które są właśnie takim ekologicznym środkiem czyszczącym. Wiele z boraksu się robi różnego rodzaju właśnie takich środków czystości. Ja pamiętam, jak przez wiele lat stosowałam orzechy piorące do prania. Dla mnie to było coś nieprawdopodobnego, że po prostu wkłada się do prania w woreczku kilka orzechów i one mogą być używane wiele razy i po prostu pranie wyciąga się czyste. Natomiast do białego prania zawsze jeszcze dodawałam tego boraksu jako takiego środka naturalnego wybielającego. Dzisiaj nie będę robić płynu z boraksem, tylko pokażę Wam i takie dwie moje ulubione receptury. No i oczywiście jeszcze będą potrzebne jakieś dozowniki do mydła. Zrobimy dwa płyny i zobaczymy, jak one umyją nam naczynia. Do jednego i do drugiego przepisu będzie potrzebny sok z cytryny, więc sobie ten sok po prostu zrobimy w wyciskarce. Dobrze, i druga połowa cytrynki. Dobrze. I mamy wyciśnięty sok z cytryny. Do tej pierwszej receptury na bardzo prosty płyn do mycia naczyń będziemy potrzebowali wodę, sól, sok z cytryny oraz ocet. Na razie to nie będzie nam potrzebne.
I teraz tu, kochani, mam 200 ml zimnej wody. To jest woda przefiltrowana. I do tego dodajemy 100 g soli kuchennej. 100 g soli kuchennej. 50 ml octu. To nam jeszcze się nie rozmiesza, bo to jest zimne. 50 ml octu. Weźmiemy do tego nasz ocet jabłkowy. O, matka octowa, ale odskoczyła. Zrobiła się w postaci takiego kółeczka. Piękny, żółciutki ocet jabłkowy, własny, ze starych jabłuszek. Kto był na odmianie, ten mógł wymienić się na octy. Dobrze. I sok z jednej cytryny. Tyle, że do drugiego przepisu będę potrzebowała łyżkę. Łyżkę soku, dwie łyżki soku z cytryny. No to nie będę. Myślałam, że sobie wezmę stąd. Ale dwie łyżki to już jest jednak za dużo. I sok z jednej cytryny. I teraz to trzeba będzie zagotować. Więc od razu tutaj wstawimy. Niech to się gotuje. I to się, słuchajcie, musi troszeczkę pogotować, żeby się wszystkie składniki dobrze ze sobą połączyły, a na razie niech się to zagotuje. Drugi przepis na płyn do mycia naczyń. Zaczniemy znowu od przygotowania soku z cytryny. Będą nam potrzebne dwie szklanki tego soku. Dwie łyżki, tak. Dwie łyżki tego soku. W międzyczasie możemy zobaczyć, że płyn nam się zagotował, ten pierwszy. No i teraz będzie musiał wystygnąć. Może niech on się jeszcze troszeczkę pogotuje, to nam się trochę wody zredukuje. O, dobrze. I możemy teraz wrócić. Przepis numer 2. Gorąca woda. Szklanka gorącej wody. Ta gorąca woda jest nam potrzebna do tego, żeby się mogły nam płatki mydlane czy mydło po prostu rozpuścić. I do tej gorącej wody wsypujemy 5 gram. 5 gram to będzie duża łyżka w zasadzie. 5 gram płatków. Może taka nie za czubata. I specjalnie, słuchajcie, robię to w większym naczyniu. Dlatego, że jak za momencik dodam sodę, to to może się dosyć mocno pienić. Pamiętam, jak mój dziadek właśnie co rano, on miał problemy z żołądkiem, pił wodę z sodką, to do szklanki takiej wypełnionej do połowy ciepłą wodą dawał bodajże pół łyżeczki sody i to właśnie tak mocno się pieniło. To musi się rozpuścić. Niektóre osoby wolą właśnie płyny do naczyń z dodatkiem mydła z tego powodu, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że środki piorące powinny się pienić. Natomiast środek piorący, a środek spieniający to są dwie różne rzeczy i mogą występować w ogóle osobno. Czyli wpojono nam to przekonanie, że żeby coś było dobrym środkiem piorącym do prania czy do mycia, to to musi wytwarzać jakąś wielką pianę. I jesteśmy po prostu do tego przyzwyczajeni. I nieraz jak rozmawiam z osobami, które zaczynają robić właśnie swoje środki czystości, to
to one mówią, w zasadzie mają dwie obiekcje i z tego powodu ciężko jest im zmienić nawyki. Mówią, ale to jest takie rzadkie. A po drugie, że to się w ogóle nie pieni. No to jeżeli to się nie pieni, to jak to ma po prostu cokolwiek umyć? Tak, to umyje, nawet jeżeli się nie pieni. Natomiast, żeby było łatwiej pokonać nawyk, czy to przekonanie, to sobie zrobimy właśnie taki jeden płyn z dodatkiem mydła. Dobrze, i teraz do tego dodamy łyżeczkę octu. To sobie może tutaj najpierw do kieliszka i potem się doda łyżeczkę octu. I teraz właśnie dodamy, jeszcze to wymieszajmy. Dodamy do tego łyżeczkę sody. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Może tak trzeba ją jeszcze rozdrobnić, żeby nie miała takich grudek. O, jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Aż tak mocno się nie pieni, jak myślałam. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej. I do tego dodamy dwie łyżki soku z cytryny. Raz, dwa. I to już jest gotowe. Teraz zarówno jeden, jak i drugi płyn muszą wystygnąć, zanim je przetestujemy. Więc powędrują na chwilkę na zewnątrz, tam jest zimno. I zobaczymy, jak się nam sprawią. Natomiast, kochani, na pewno warto jest przygotowywać swoje środki czystości, ponieważ ograniczamy wtedy ilość zużywanej chemii. To samo robimy na działce. Staramy się zrobić wszystko naturalne, swoje, prawda? Jeżeli mamy opryski, robimy je z roślin, które są całkowicie bezpieczne dla nas, dla środowiska. Jeżeli robimy gnojówki, coś do podlewania, do karmiania roślin, również robimy to z materiałów, które są w 100% bezpieczne dla wszystkich. I przejście tej właśnie tego podejścia, że stosujemy tylko to, co nie jest szkodliwe dla nas, dla środowiska, dla ekosystemu, przejście z takiego podejścia z działki również do domu jest bardzo ważną zmianą, którą warto, żebyśmy robili. Dobrze, teraz sobie ten płyn drugi przelejemy do słoiczka drugiego. Taki płyn możemy przechowywać w słoiku albo właśnie, to musi być szczelnie zamknięte, ale te dozowniki mydła, do mydła też są szczelne, więc się do tego nadają. I ja idę to wynieść. Niech się chwileczkę przestudzi i zaraz wracamy. I kochani, mydełka wystygły. Teraz nie mydełka, tylko płyny. Teraz przelejemy je do tych pięknych dozowników. Przynajmniej mi się one podobają. Najpierw ten bez mydła. Następnie ten z mydłem. Mydło się rozpuściło, więc jego drobinki nie zatkają nam tej dyszy. My nie jesteśmy, kochani, jakimiś takimi ekologicznymi, w cudzysłowie, wariatami, którzy chcą uratować świat i wyeliminować wszystkie środki chemiczne na tej ziemi. Nie, nam zależy tylko na tym, że
żebyśmy ograniczali te środki, wykorzystanie tych środków chemicznych, które nie są dobre dla naszego środowiska. Zwłaszcza jeżeli stosujemy jakieś sposoby naturalne, w 100% naturalne, a przy tym żywe organizmy. Czy to jeżeli chodzi o działkę, czy to jeżeli chodzi o dom. Jeżeli chcemy wykorzystać odsącze z bokashi pełne mikroorganizmów, czyli tak naprawdę organizmów żywych, do różnych celów w naszym domu czy na działce, no to wtedy musimy zrezygnować ze środków chemicznych, ponieważ środki chemiczne zabiją po prostu te mikroorganizmy. Więc na ile jest to możliwe, to róbmy. Nie tylko na działce, ale też i w naszych domach. Zobaczmy teraz, jak to umyje nam te dwie miseczki. One są mniej więcej tak samo brudne po zupie. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że nieraz na przykład myjemy takim środkiem mocno spieniającym, płynem mocno spieniającym, takim klasycznym ze sklepu naczynia ręcznie, to zobaczcie, ile wody musimy użyć do tego, żeby to dobrze wypłukać. Niektórzy na przykład się denerwują, kiedy bąbelki piany zostają na przykład na szklance, w szklance czy w jakimś kubeczku. Musimy to dużo wody zużyć, żeby to po prostu umyć. No i teraz najpierw płyn bez mydła. On się nie pieni, ale zobaczcie. Możemy jeszcze to wypłukać. O, tu będzie dobrze widać, że jest czyściutkie. Teraz ten drugi z mydłem. Zobaczcie, że wszystko jest czyściutkie. O, tutaj nam został kawałeczek przyprawy. Proszę. To były brudy tak zwane tłuste. Nic nie zostaje na dłoni. Wszystko jest dobrze wymyte. Jak teraz, jeżeli sobie napsikamy na rękę, jakie to jest, to nie podrażni nam w żaden sposób skóry. To się tak, widzicie, pieni prawie w ogóle, tak? W taki umiarkowany sposób, ale na pewno dobrze umyje. Nie mówiąc już, kochani, o kwestiach finansowych, prawda? Bo możemy sobie przeliczyć, ile taki płyn kosztuje, a ile musielibyśmy zapłacić za taką ilość płynu w sklepie. Używamy go o wiele mniej i o wiele mniej wody do wypłukania naczyń. To są płyny do naczyń, ale one mają też inne zastosowanie. Możemy tym umyć blaty, możemy tym umyć lodówkę, różne przedmioty w kuchni. To, co generalnie myje się z pomocą jakiegoś chemicznego środka czyszczącego, to my możemy wykorzystać do tego właśnie taki naturalny środek. Więc kupujcie takie ładne dozowniki. No, to jest jakiś koszt, tak? Ale dlaczego nasz płyn zrobiony samodzielnie w domu nie miałby być w jakimś wspaniałym dozowniku? W końcu to jest królewski płyn, więc zasługuje na królewskie opakowanie.